Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć o niecodziennym odkryciu, które zostało zrobione w Iranie. A więc odkryto grobowiec, w którym znajdowała się królowa sumeryjska i również znajdowali się tam inne istoty, jak również znajdował się tam sarkofag wielkiego maga, który miał na imię Jaromir. Ja dodam, że ciała, które były w tym grobowcu, były pod wpływem jakby spowolnionych procesów życiowych. Czyli jakby taka hibernacja, prawda? I udało się specjalistom z Iranu przywrócić do życia ciało Jaromira, który był zhibernowany w wieku 850 lat. Ja dodam, że Jaromir na ten moment, według moich badań, posiada 5000 lat. Jest to specjalny mag, który żył w dawnych czasach i został przywrócony do życia przez naukowców właśnie w Iranie. Zainteresował się tym tematem wywiad izraelski, jak również rosyjski, jak również wywiad amerykański, ale oczywiście Jaromir jest pod kontrolą cały czas, przez 24 godziny na dobę. Nikt po prostu nie spuszcza z niego oka. Komunikuje się telepatycznie z ludźmi, którzy są wokół niego. Przekazuje wiedzę, przekazuje informację, jaką w tamtych czasach posiadał dla rządu z Iranu. Ja dodam, że to jest bardzo niecodzienny przypadek, który również potwierdza tezę, że można po prostu można podróżować w czasie, czyli można podróżować w czasie za pomocą bąbelka czasowego. To, co po prostu było w sarkofagu, było po prostu bąbelkiem czasu, który zachował Jaromira przy życiu. Jak również można podróżować w czasie za pomocą wielkiej energii elektromagnetycznej, która jest wyzwolona w danym momencie. Również jak pan Tesla, no to właśnie robi ten eksperyment, można poczytać na ten temat. Również jest możliwość przemieszczenia się w czasie, w przyszłość lub wstecz. Co się odnosi do Jaromira, będzie pod YouTube'em publikacja tego YouTube'a, gdzie, drodzy kochani, możecie po prostu zobaczyć to całe odkrycie tego grobowca. Ja dodam, że przy Jaromirze były księgi, które są wykonane ze złota. Badałem, czy Jaromir jest Anunnakiem. Oczywiście wychodzi na to, że nie jest Anunnakiem, jest po prostu zwykłą ludzką istotą. I to jeszcze raz potwierdza tezę, że ciało ludzkie można zhibernować, przygotować, zwolnić procesy życiowe do tego stopnia, by zachowało się ono do wiele tysięcy lat. Właśnie tutaj właśnie mamy przykład Jaromira. On został przywrócony do życia. Czuje się w tej chwili dobrze, zmieniła się jego skóra, która była jakby twarda, w tej chwili jego skóra już jest o wiele bardziej miękka. Obciął sobie brodę, która była bardzo długa. I w tej chwili po prostu jest pod ścisłą kontrolą władz Iranu i jest jakby pod ścisłą kontrolą sił rządowych Iranu. Miał spotkania z przedstawicielami religii miejscowej, miał spotkania z wieloma naukowcami z Iranu, także potwierdził informację, że dotrwał do naszych czasów, by pomóc w skomplikowanym procesie politycznym, jaki jest w tej chwili na świecie, żeby pomóc w całej sytuacji globalnej i światowej. To było jego po prostu jakby takie pragnienie pomóc ludziom z naszej epoki. Dlatego właśnie kręcę ten film, drodzy kochani, żeby wam o tym odkryciu powiedzieć, żebyście po prostu się dowiedzieli i no, oczywiście to daje dużo do myślenia. Na marginesie chciałem też skomentować, że nasza firma Energy Aron posiada aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, bardzo zdrowym, możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.